Dzień dobry, 16 maja 2023 roku. Pozdrawiam Was z wnętrza kościoła w Tychach, a pozdrawiam słowami psalmu 107. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, i wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. I słowa Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ojcze Niebieski, śpimy czujnie i niespokojnie, a budzimy się pełni trosk, gdyż przemoc i konflikty nawiedzają nas niczym nieproszeni goście. Polityką i religią usprawiedliwia się stosowanie przemocy. Bieda, choroby i niepewność pustoszą nasz kraj. Obdarz nasz zniszczony i cierpiący świat pokojem. Pokojem, który jest owocem sprawiedliwości. Były to słowa Ignatiusa Kaigma z Nigerii. Moi drodzy, niedalej jak wczoraj właśnie we wnętrzu tej świątyni odbył się 75. zjazd chórów diecezji katowickiej. Wielkie święto pieśni. Przyjechało do Tychów blisko 300 ludzi, 260 chórzystów. Śpiewano tutaj przez 3 godziny. Nikt tutaj nie wchodził, nikt nie miał do nikogo pretensji, nikt nikogo nie przeganiał. Byliśmy tutaj bardzo dobrze przyjęci. Znaczy my staraliśmy się ludzi jak najlepiej przyjąć tutaj. Zaraz po nabożeństwie mieliśmy możliwość bycia w ogrodzie parafialnym, słuchania muzyki, ale też i tańczenia z radości, autentycznej radości, nieprzerywanej przez nikogo. I tak sobie pomyślałem, że należy nam się ogromna wdzięczność za czasy, w których funkcjonujemy i w których żyjemy, w których naszą religijność możemy wyrażać w każdy możliwy sposób. Możemy śpiewać takie pieśni czy inne pieśni, w takiej czy w innej pobożności możemy się modlić i wysławiać Boga i nikt nam nie przeszkadza. Możemy pójść do ogrodu parafialnego, śpiewać, tańczyć, słuchać muzyki i potem jesteśmy odbierani przez innych ludzi, bo niektóre artykuły już tutaj akurat do mnie docierały z Tychów, że to są ludzie, którzy żyją muzyką. Powiem Wam szczerze, niesamowicie ciepło na sercu mi się zrobiło, kiedy przeczytałem właśnie ten artykuł, który dosłownie użył tych słów, że ewangelicy żyją muzyką. W tak pozytywnych słowach już dawno nic tak dobrego o nas nie usłyszałem. I powiem Wam szczerze, że naprawdę to jest ogromna wdzięczność za to, że żyjemy w czasach, w których możemy być świadectwem, w którym nie musimy ryzykować naszego życia. Możemy śpiewać, możemy tańczyć, możemy być po prostu ze sobą, możemy się modlić ze sobą i ktoś patrząc tylko na to mówi, jak to jest możliwe, to jest fantastyczne, my chcemy czegoś takiego, chcemy takiej normalnej, zwykłej pobożności, w której można zaśpiewać, można zatańczyć. Można najeść się ciasto, pójść ze sobą porozmawiać, no to jest niesamowite. Tak więc jeszcze raz powtórzę to po raz wtóry, ale mam poczucie ogromnej wdzięczności za to, w którym miejscu jestem postawiony, ogromną wdzięczność za to, gdzie jesteśmy dzisiaj i jak możemy funkcjonować zupełnie naturalnie, ale jednocześnie pokazując tego Boga, który przyszedł na ten świat, oddał wszystko, co najcenniejsze, za każdego z nas i mówi, idź i pokaż ludziom, że można normalnie, że można zwyczajnie, że można nie potępiać, można nieść pokój, nie krzywdząc nikogo. Tak więc w dniu 16 maja chciałbym życzyć nam wszystkim właśnie takiego ogromnego poczucia wdzięczności za to, gdzie jesteśmy. Takiego poczucia, że to jest dobre miejsce i myślę, że warto wykorzystać nie tylko każdy rok, ale każdy dany nam z łaski dzień. Zostańcie z Bogiem. Amen.